Trzymając się jednak chronologii, dochodząc dalej powoli do eskalacji sytuacji na Majdanie, prosiłbym pana posła Święcickiego o zabranie głosu, ze względu na to, że był on członkiem misji obserwacyjnej Fundacji Otwarty Dialog i jakby mógł pan się podzielić swoimi wrażeniami z tego, co się na Majdanie działo i kiedy ten Majdan faktycznie z pokojowego i takiego raczej wesołego protestu zaczął ogniskować frustrację, która narastała w ukraińskim społeczeństwie. My byliśmy tam na dzień przed tym szczytem, kiedy jeszcze ciągle była nadzieja, że jednak Janukowicz podpisze umowę o stowarzyszeniu. I te nastroje oczywiście gwałtownie zmieniły się następnego dnia, kiedy okazało się, że jednak nie podpisze, a szczególnie pod koniec następnego dnia. Więc może zacznę od tego początku, może zacznę od tych rozmów, które mieliśmy, bo przed jeszcze samym przejściem się po tym Majdanie i tam obcowaniem z tymi ludźmi, również wystąpienia z tej trybuny na Majdanie, rozmawialiśmy trochę z rozmaitymi politykami, z Udaru, z Batki Szczyny, z Jurijem Łucenko. Co szczególnie z tym Łucenko była interesująca rozmowa? To był minister spraw wewnętrznych w rządzie Julii Tymoszenko. Podpadł bardzo Janukowiczowi Partii Regionów, ponieważ tam dobrał im się do jakichś spraw korupcyjnych, choć w jakimś nawet niewielkim zakresie. Więc jak ekipa Janukowicza doszła do władzy, no to oprócz Julii właśnie on był następnym, który został aresztowany pod pretekstem tego, że jakiś tam, nie wiem, kierowcy poszedł na rękę w jakimś załatwianiu spraw emerytalnych czy mieszkania. Już no nie wiem co, w końcu dopatrzono się jakiejś nieformalności, nie jakiegoś nawet tylko nieformalności takich czy innych i zaraz mieszkanie służbowe, tak dostał zaraz wyroki. I misja Kwaśniewskiego-Koksa w sumie była 30 prawie razy chyba na Ukrainie, ale po 17 razie Kwaśniewski mówił, no już osiągnęliśmy pierwszy wielki sukces, że udało się zwolnić Łucenkę. Po 17 rozmowach z Janukowiczem udało się go przekonać, żeby Łucenkę uwolnił i to uwolnił go właściwie, było takie ułaskawienie, a nie jakieś uniewinnienie. Otóż Łucenko mówił, że ten Majdan jest im potrzebny, że to jest jedyna rzecz, której władze będą się bały, że jak będzie poniżej 30 tysięcy, to oni rozpędzą, powyżej 30 tysięcy będą musieli się z Majdanem liczyć, że to jest jakiś taki rodzaj, nie, powiedziałbym, gwarancji, że będzie się pilnować wolności, demokracji i podpisania tej umowy stowarzyszeniowej. I z tą myślą, jakby oni myśleli o Majdanie. Jeszcze wtedy były te dwa Majdany, okazało się raptem, bo nie tylko on tak myślał, bo politycy mieli swój Majdan, a organizacje pozarządowe miały swój Majdan. Nawet były takie, potem te Majdany się połączyły, ale było takie hasło, żeby bez, na Majdanie bez flag politycznych, bo jest w ogóle małe zaufanie do samych polityków. Może tu podzielę się taką moją smutną dosyć anegdotą, prawdziwą, zresztą prawdziwym zdarzeniem. Mianowicie po katastrofie smoleńskiej, ja pracowałem wtedy w Kijowie, kiedy wróciłem do Kijowa i poszedłem do lokalnego sklepiku, to ekspedientka mówi do mnie, pan to zdaje się Polak. Ja mówię, tak, Polak. No to straszna katastrofa ta smoleńska, no współczuję. No szkoda tylko, że tam nie było ukraińskich polityków w tym samolocie. Więc to jest opinia, jak powiem, szarej ekspedientki z Kijowa o politykach ukraińskich. Wracając teraz do tego Majdanu. Otóż byłem z posłem Michałem Szczerbą, tutaj z panem Bartkiem. Byliśmy i pozwolono nam tam wystąpić, jakieś tam negocjacje trwały, kiedy, w jakim momencie, o której godzinie, pod wieczór, gdzieś koło godziny, pamiętam, 7 czy 8, wieczorem występowali z posłem Szczerbą. Ja wyszedłem, chyba pierwszym miałem przemawiać i spytałem, przywitałem się tam po ukraińsku i potem spytałem, czy mam mówić po rosyjsku, czy po polsku, bo po ukraińsku ja rozumiem, ale nie mówię, nie czuję się pewnie w mówieniu po ukraińsku. Oni powiedzieli, że po polsku, więc ja miałem przygotowane po rosyjsku wystąpienie, ale w takim razie powiedziałem po polsku. Chyba rozumieli, co mówiłem. No i spotkało się i moje wystąpienie, i posła Szczerby, no, z bardzo takim, no, serdecznym, powiedziałbym, przyjęciem, bardzo miłym. No, faktycznie jakby oczekiwano tego wsparcia od Polaków. Zresztą spośród flag zagranicznych tam były jedynie tu i ówdzie flagi polskie się pojawiały, oprócz ukraińskich i oprócz flag UPA, które też tam się, też w rozmaitych miejscach były. Innych partyjnych flag nie było. No następnego dnia to już była atmosfera, była dużo gorsza właśnie po niepodpisaniu tego całego porozumienia, jak Janukowicz właściwie to odmówił, był nastrój takiego przygnębienia. Natomiast jeszcze chciałem zrelacjonować, no pewne rozpoczęły się obok tego głównego Majdanu, rozpoczęły się walki, pewne próby zajęcia budynków rządowych.
Mianowicie powyżej tego Majdanu jest ulica Bankowa, jakieś pół kilometra od Majdanu, na której znajduje się siedziba prezydenta i tam się zebrały tłumy, które chciały zająć siedzibę prezydenta. Ona była dostatecznie dobrze chroniona. Tam się rozpoczęły jakieś awantury i jednakże ci przywódcy partyjni apelowali, żeby nie zajmować tych gmachów. Kliczko i inni mało skutecznie, także sytuacja była tam dosyć podejrzana. Już wtedy właściwie okazało się, że są jeszcze oprócz organizacji pozarządowych, oprócz polityków, jeszcze jakieś siły bardziej takie ekstremalne, które dążyły do tego, żeby jakby zaeskalować konflikt, eskalować całą awanturę. Proszę Państwa, no cóż, można się dzielić tymi rozmaitymi wrażeniami, takimi jakimiś odczuciami, co się tam działo. Natomiast generalnie chciałem powiedzieć, że cały ten Majdan, to się mówi, że to jest największa proeuropejska demonstracja, jaka ostatnio w ogóle miała miejsce w Europie. Nie było takiej demonstracji za Europą, jak ta właśnie na Majdanie. Druga rzecz, która mi się wydaje ważna, że się nie docenia się tego czynnika rosyjskiego, oczywiście, że się nie docenia, że Ukraina jest niezwykle zależna energetycznie od Rosji. I wydaje mi się, że to był jeden z tych czynników, który zdecydował o tym, że Janukowicz nie podpisał. Może był jakiś inny, był jakiś może szantaż indywidualny, jakieś obietnice czy szantaże wobec niego samego i jego rodziny. Ale prawdopodobnie również, ale niewątpliwie czynnikiem, który obiektywnym, wiadomym i stwierdzonym i pewnym była olbrzymia zależność energetyczna Ukrainy od Rosji i to porozumienie z Rosją tylko pogłębiło tę zależność. Tak jak Ukraina importuje tego gazu, tam nie wiem, kiedyś importowała 50 miliardów metrów sześciennych, potem 30 miliardów metrów sześciennych, a mogłaby w ogóle nie importować gazu z Rosji. Tak zamiast zmniejszyć to zużycie, zamiast pójść na kierunek oszczędności energii, jakiegoś efektywnego użytkowania energii, a nie zużywać kilka razy więcej na dochód narodowy, na jednostkę dochodu niż w Polsce, niż w Unii Europejskiej, gdziekolwiek indziej, to porozumienie z Rosją powoduje, że oni mają kupić jeszcze więcej tego gazu, że co kwartał ta cena ma być potwierdzana, czyli jak się przypadkiem wychylą, to natychmiast powrócą do tej starej, bardzo wysokiej ceny na 400, tam nie wiem, 10 dolarów za miliard metrów sześciennych. Co więcej, dają im na to kredyt, którego Ukraina nie będzie w stanie spłacić prawdopodobnie, więc w zamian za spłatę tego kredytu wezmą gazociągi ukraińskie, które chcieli od dawna już przejąć, na które Ukraina się nie zgadzała. Więc całe porozumienie z Rosją niezwykle uzależnia i jeśli nawet opozycja w jakimś momencie weźmie władzę, będzie miała niezwykle trudną sytuację gospodarczą, bo zamiast mniej energii będzie zużywała więcej i to będzie energia rosyjska, cena natychmiast im skoczy w górę, plus zażądają natychmiast zwrotu kolosalnego długu, który w międzyczasie narośnie. Więc i tego Zachód nie docenił, tego Unia Europejska nie rozpoznała, że oni mieli nóż na gardle po prostu, taki finansowy Ukraina przed podpisaniem tego porozumienia. Zresztą trochę wina też sami Ukraińców, że oni tego nie sygnalizowali, bo jakby odpowiednio wcześniej, miesiąc wcześniej, czy nie wiem, dwa miesiące wcześniej zaczęli o tym mówić, to może by się jakieś rozwiązanie znalazło. Jedyną propozycją tutaj ze strony Unii było podpiszcie porozumienie, znaczy było porozumienie, przepraszam, podpisane z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, ale wprowadźcie to, co fundusz wymaga, czyli podnieście taryfy dla ludności, to wtedy fundusz wam udzieli pożyczki 15 miliardów dolarów pożyczki. No ale to z kolei wymagałoby podniesienie taryf dla ludności, to wymaga i osłon, i jakiegoś politycznego przygotowania, i przede wszystkim ugody z opozycją w tej sprawie. Jak nie ma ugody z opozycją, to nikt przed wyborami nie będzie podnosił taryf energetycznych, bo wtedy na pewno wybory przegra. Więc oczywiście Janukowicz się tego oczywiście bał, a opozycja wręcz odwrotnie mówiła, że ceny powinny być niższe, a nie wyższe, czy w każdym razie też nie była za tym. Więc tutaj brak zrozumienia dla wymagań finansowych, tym bardziej, bo tu niektórzy politycy mówią tak, chciano wszystko zrzucić na biednych obywateli. No Ukraina tą cenę płaci, ona musi płacić za ten gaz, olbrzymie ceny i haracz nieprawdopodobny, tylko że płaci jako podatnik, płaci z budżetu, a końcowy użytkownik tej energii nie płaci, w cenie tego nie ma i on w związku z tym nie oszczędza, marnuje, nie liczy się z tym i stąd jest to kolosalne zużycie. Więc ten czynnik był niedoceniony przez Unię, niedoceniony przez samych Ukraińców, nie ma w tej sprawie porozumienia i ja uważam, że dopóki, powiedziałbym jednoznacznie, dopóki Ukraina będzie zależna w takim stopniu energetycznie od Rosji, nie będzie suwerennym krajem. Ona nie wyjdzie z tego po prostu, przy takim uzależnieniu energetycznym Rosja dalej będzie miała nieprawdopodobnie silną
przekładkę, bo zamknięcie gazu, czy zażądanie takich cen, za którą Ukraina po prostu będzie bankrutem, jak nie zapłaci, no stawia każdą ekipę ukraińską, jaka by to nie była, w niezwykle trudnej sytuacji ekonomicznej. I uważam, że najważniejszą, taką jedną z najważniejszych spraw, które oprócz ochrony tych praw wolności, ochrony demokracji, jedną z najważniejszych spraw, jaką możemy pomóc Ukrainie, jest pomóc jej w zmniejszeniu uzależnienia energetycznego od Rosji. Bo dopóki to uzależnienie będzie, Ukraina nie będzie w pełni suwerenna. I będzie to wielkie ułatwienie dla Rosji. No nie wiem, oczywiście byłem świadkiem wystąpienia tam Kliczki, były rozmaite inne ciekawe. Troszeczkę było tak, że opozycja przestrzeliła. Ona przestrzeliła ze swoimi oczekiwaniami. Oni tak, żądają, na początku żądali ustąpienia rządu, ustąpienia prezydenta, po czym, prawda, my prezydenta aresztujemy, bo jest, prawda, winny korupcji, rozmaitych innych rzeczy. No takie postawienie sprawy było raczej dosyć nierealistyczne, czy żądanie impeachmentu. Nie było jeszcze nawet, jest w Konstytucji procedura, znaczy impeachment przewidziany, nie ma na to procedury, więc że parlament zdominowany przez prezydenta uchwali procedurę impeachmentu, po czym prezydent podpisze tą procedurę, po czym dwoma trzecima głosów parlament tę procedurę wdroży i uchwali, no to były jakieś nierealistyczne żądania. Okazało się, że również jest niemożliwe, nawet zmiana rządu była wtedy niemożliwa. Może teraz będzie, bo teraz jest jakieś nowe porozumienie dzisiejszego dnia, jest zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Najwyższej. Może będzie zmiana rządu. Nie wiemy tego, co się będzie działo 28 na tym posiedzeniu, ale jakaś taka propozycja jest. Wtedy nie udało się rozbić Partii Regionów, wyszły tam 2-3 osoby, nie udało się zdobyć większości w Radzie, nawet nie udało się zmienić rządu. A nawet gdy była zmiana rządu, to w obecnym systemie konstytucyjnym w dalszym ciągu prezydent ma naprawdę odgrywa główne skrzypce i w polityce zagranicznej, i bezpieczeństwa, i również w gospodarczej ma olbrzymią rolę. Także ta zmiana rządu nie tak wiele by, co coś by dała, oczywiście, zależy jaki byłby rząd, ale może to się okaże realne w najbliższy, nie wiem, to wtorek 28, tak? Ma być posiedzenie rządu. Proszę Państwa, no cóż mogę powiedzieć jeszcze w tych sprawach. To jest i tak nadzwyczajne, że opozycja w tej chwili rozmawia jeszcze z Janukowiczem, który no w końcu nie da się z niego zdjąć tej odpowiedzialności. Jutro prawdopodobnie nasz Sejm przyjmie uchwałę w sprawie ukraińskiej i będzie tam mowa o sankcjach. Na razie bardzo taka delikatna zapowiedź, że można zastosować sankcje. Wielu bardzo opozycjonistów ukraińskich uważa, że to jest sprawa teraz najważniejsza i najpilniejsza i że w ten sposób jakby można tych władze jakoś tam zmusić do działania. Z kolei politycy no, obawiają się, że sankcje to jest już odcięcie właściwie możliwości dialogu z obecnymi władzami, jeśli to będą sankcje wobec najwyższych władz. Natomiast jest w końcu taki wariant pośredni przyjęty, żeby jednak przygotować pewne sankcje bardzo selektywnie dla wybranych osób bezpośrednio odpowiedzialnych za wydanie rozkazów o strzelaniu, za jakieś inne rozmaite rzeczy i tymi sankcjami jakby pokazać, że no będzie jakaś sankcja. W sumie, jak już tak o wszystkim mówimy, ja bym powiedział, zakończył jednym, że żeby tej Ukrainie pomóc, potrzebne są dwie rzeczy. Jest więcej kija, czyli jednak mieć ten pistolet z tymi sankcjami naładowany i więcej również marchewki, czyli tą umowę stowarzyszeniową trzeba otoczyć znacznie większą pomocą Unii Europejskiej w pokonaniu tych wyzwań energetycznych, rozmaitych innych. To naprawdę nie jest wielki wydatek dla olbrzymiej ekonomii Unii Europejskiej. Natomiast strategicznie jest to sprawa niezwykle ważna dla nas i oczywiście już nie mówię o tym, że dla samej Ukrainy.